Szanowni Państwo, już trzeciego dnia udaje nam się panele zacząć punktualnie, więc to jest pewne osiągnięcie. A skoro już mówimy o osiągnięciach, to spróbujmy odwrócić to prawo Kopernika ważniejsze moim zdaniem, czyli dotyczące monety, i porozmawiać o tym, dlaczego mamy w tej chwili do czynienia znów w historii Polski z sukcesem gospodarczym. Tą debatę prowadzi pan profesor Jakub Grawiec. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Mam zaszczyt poprowadzić tę debatę, więc może od razu zaproszę na scenę uczestników debaty. Pan profesor Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Pani dr Magda Ciszkowicz-Pękała, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Pan profesor Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Jak również pan profesor Leon Podkaminer, emerytowany pracownik Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych, a obecnie doradca prezesa w Narodowym Banku Polskim. Szanowni Państwo, na początek przedstawię kilka slajdów wprowadzających, a później przeprowadzimy rozmowę na temat tego, jakie były główne źródła tego sukcesu gospodarczego Polski, jakie czynniki były najważniejsze, które za tym stały, też jakie czynniki spowodowały, że gospodarka Polski notowała systematycznie szybszą konwergencję gospodarczą niż wiele innych krajów naszego regionu. Zastanowimy się też troszkę na temat przyszłości, czyli zastanowimy się, jakie są najważniejsze wyzwania dla wzrostu gospodarczego w przyszłości. Oraz spróbujemy sformułować jakieś przewidywania, prognozy na temat tego, czy w kolejnych dziesięcioleciach konwergencja będzie trwała nadal, a może spodziewać się zupełnie innego przebiegu wydarzeń. Na początek właśnie parę ilustrujących tezę o tym, że w ostatnich 30 latach notowaliśmy wyjątkowy w historii rozwój gospodarczy w Polsce. Jeśli popatrzymy sobie na taki wykres jak ten tutaj, widzimy na nim PKB per capita w Polsce, czyli taką powiedzmy dość standardową miarę poziomu rozwoju gospodarczego, wyrażony jako procent PKB per capita wybranych innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych. No i tutaj widzimy, jak przez te ostatnie 30 tam mniej więcej lat ten dystans, który był na początku bardzo duży, był nadrabiany. Czyli to należy czytać w ten sposób, że powiedzmy w roku 1990, porównując się na przykład do Niemiec, to jest żółta linia, tak, Polska wytwarzała 30% tego, co Niemcy w cenach stałych przy zachowaniu parytetu siły nabywczej. Obecnie jest to grubo ponad, jest to około 60%, a prognozując jeszcze parę lat do przodu, pewnie będzie parę punktów procentowych więcej. Tak to wygląda w porównaniu do każdego innego kraju w tak zwanej unijnej 15, czyli w Europie Zachodniej. Co więcej, w porównaniu do niektórych krajów śródziemnomorskich, ten dystans udało się pokonać w całości. I tak Polska wyprzedziła w ubiegłych, minionych latach Grecję i Portugalię, tak? Pod względem właśnie PKB per capita mierzonego w ten sposób, jak tutaj na tym wykresie. Także jest to, uważam, bardzo duże osiągnięcie. I teraz to nie jest wyłącznie polskie osiągnięcie, to znaczy jeśli porównamy się do innych krajów regionu, to widzimy, że podobne wydarzenia miały miejsce także w innych krajach, chociaż nawet na tym tle Polska wypada bardzo dobrze. Tutaj pogrubioną linią jest Polska, natomiast liderem konwergencji, czyli nadganiania dystansu gospodarczego, no były niewątpliwie kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. Bardzo dobrze poza Polską radziła sobie także Rumunia, zwłaszcza w późniejszych latach, wyłączywszy lata 90. Nieco słabiej Bułgaria, a także no nieco wolniejszy wzrost notowały kraje, które już na początku były relatywnie bogatsze, czyli Czechy i Słowenia. Także zjawisko to nie jest wyłącznie polskie, natomiast to nie jest tak, że kiedy już
przejdzie się transformację ustrojową do gospodarki kapitalistycznej i do demokracji, to ten proces konwergencji jest gwarantowany. No tutaj mamy parę przykładów, gdzie powiedzmy sobie, historia poszła innym torem. Na żółto oznaczyłem Grecję. Właśnie jest to przykład kraju, który był na początku relatywnie o wiele bogatszy niż Polska, natomiast po kryzysie finansowym, światowym kryzysie finansowym i późniejszych perypetiach związanych z wypłacalnością i tak dalej, no widzimy, że Polska jest obecnie wyraźnie wyżej niż Grecja. Tak? Również kraje, gdzie powiedzmy otoczenie instytucjonalne nie było tak sprzyjające, również radziły sobie gorzej. Tutaj mamy parę krajów Europy Wschodniej i krajów bałkańskich jako przykład, że konwergencja nie jest automatyczna. Tak? Inne porównanie, które wydaje się dość ciekawe, to jest, że ta skala sukcesu, którą tu mamy w ostatnich 30 latach, jest też historycznie bez precedensu. To znaczy na tyle, na ile jesteśmy w stanie zaufać danym, które mamy z lat dwudziestolecia międzywojennego, to są dane od Madison Project, no to widzimy, że tutaj jest porównanie Polski do wybranych krajów zachodnioeuropejskich oraz USA. No, nie wszędzie te dane są, natomiast można powiedzieć, że tam tak wyraźnej konwergencji nie było, jeśli w ogóle jakakolwiek była. Tak? Także ten dystans był mniej więcej stały, trochę się tam wahał. Tak? Także ten sukces też jest bez precedensów również w tym kontekście. No i pytanie, dlaczego, to jest pytanie, które będziemy dyskutować z naszymi szanownymi panelistami, natomiast tak tylko tytułem takiego zarysowania obszaru, no to chciałem powiedzieć o wynikach dekompozycji wzrostu gospodarczego. Tutaj jest, akurat są liczby wzięte z artykułu, którego byłem współautorem. Te dane są, powiedzmy, nie całkiem aktualne, natomiast jak się przeciągnie te analizy do bardziej współczesnych lat, to jakby udziały tych czynników głównych odpowiedzialnych za wzrost będą w miarę podobne. Czyli widzimy tutaj bardzo istotną rolę akumulacji kapitału, widzimy bardzo istotną rolę TFP, czyli całkowitej produktywności czynników, czyli mówiąc ogólnie transferu technologii oraz postępu technologicznego, tak, wzrostu produktywności czynników. No i też bardzo istotny czynnik, który tu jest nazwany jakość pracy, czyli przede wszystkim jest to no dość niesamowity boom edukacyjny, jakiego Polska przez to trzydziestolecie doświadczyła. Tak? Także to byłby taki punkt wyjścia do pytania, no i który będziemy tutaj rozważać. No i oczywiście na koniec tylko jeszcze raz pokażę ten sukces tak wizualnie. No i zaproszę poszczególnych panelistów do przedstawienia swojego jakby takiego ogólnego obrazu tych 30 lat, a następnie przejdziemy już do bardziej szczegółowych pytań, które sobie przygotowałem. Także dziękuję bardzo. To na początek może pan profesor Kochalski, zaproszę. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego panelu. Gdy taka propozycja została mi złożona, no bardzo się ucieszyłem, ale po pewnym czasie zrozumiałem, o jak poważnym zagadnieniu my mamy dzisiaj dyskutować i trochę się nawet przeraziłem. Niemniej jednak spróbuję swój punkt widzenia przedstawić. Bardzo dziękuję. Jest dla mnie zaszczytem, że mogę w tak znakomitym gronie panelistów dzisiaj wystąpić przed takim audytorium i przy takiej wspaniałej okazji. Gdybym miał ograniczyć swoją wypowiedź tylko do kilku zdań, czyli nie miałbym wiele czasu na wypowiedź, to powiedziałbym tak, że każda gospodarka rozwija się od kryzysu do sukcesu i od sukcesu do kryzysu. To jest bardzo oczywiste i być może nawet banalne sformułowanie. Ale przywołuję tę sentencję dlatego, że ja dzisiejszą debatę postrzegam w związku z tym o tym, jak dochodzić do sukcesu i oddalać kryzysy. Bardzo dobrze, że my dzisiaj dyskutujemy o sukcesie konwergencji, ale moim zdaniem ten sukces konwergencji polegał na tym, że potrafiliśmy
skutecznie oddalać kryzysy przez ostatnie 30 lat. W powszechnym mniemaniu sukces gospodarczy jest czymś, co rozumiemy jako powodzenie w realizacji jakichś celów gospodarczych. W związku z tym państwa, przedsiębiorstwa tych państw zabiegają o to, aby odnieść sukces, ale również zabiegają o to, aby ten sukces był odpowiednio mierzony. Zwracam uwagę, że ten problem pomiaru i zdefiniowania sukcesu gospodarczego nie jest wcale takim problemem banalnym. Oczywiście wartość dodana czy produkt krajowy brutto jest miarą sukcesu gospodarczego, ale pewnie można byłoby inne miary sukcesu sobie wyobrazić, chociażby odnoszące się do na przykład nierówności. Ale ja akceptuję propozycję pana profesora i rzeczywiście z punktu widzenia produktu krajowego brutto i miar liczonych na jego bazie sukces polskiej gospodarki jest niewątpliwie. My dzisiaj dyskutujemy o konwergencji polskiej gospodarki, a jeśli zdefiniowałem, że stały wzrost gospodarczy jest tą miarą sukcesu gospodarczego w kontekście konwergencji, no to ja rozumiem, że konwergencja, gospodarka rozwijała się, czy też następowała konwergencja poprzez to, że oddalaliśmy naszą gospodarkę od kryzysu, czyli polegało to na likwidacji sytuacji kryzysowych. Ponieważ mamy znakomitą okazję dyskutować o konwergencji polskiej gospodarki przy okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, to tak było to inspiracją dla mnie do sięgnięcia do jakichś fragmentów poglądów Mikołaja Kopernika, które by odnosiły się do sukcesu gospodarczego. No bo Kopernik żył w czasach ewidentnie sukcesów gospodarczych. Od daty urodzin Kopernika, czyli 1473 do 1520 roku, wielkość produkcji zwiększała się w Polsce o równowartość 10 ton złota rocznie. To jest równowartość w dzisiejszych cenach 2,7 miliarda złotych. Od 1520 roku do 1543 roku produkcja zwiększała się rocznie o 15 ton złota, czyli około 4 miliardy złotych. Oczywiście inna wielkość gospodarki, inne uwarunkowania, jednak jeżeli porównamy tę dynamikę, te dynamiki, to ewidentnie czas Kopernika to jest czas, kiedy gospodarka Polski odnosiła gigantyczne sukcesy. W ostatnim fragmencie tej wstępnej mojej wypowiedzi chciałbym zwrócić uwagę również na to, co powiedział Kopernik, od czego zależy sukces gospodarczy. A Kopernik nam powiedział 500 lat temu, że gospodarka przestaje mieć sukces, czyli wpada w sytuację kryzysową, jeżeli wystąpią cztery klęski. Pierwsza klęska to spodlenie monety. Wczorajszy panel dyskusyjny szefów banków centralnych trochę dotykał tej kwestii, oczywiście w kontekście zapewnienia stabilności cen. Ale druga klęska, która może zachwiać sukces gospodarczy według Kopernika, to śmiertelność. Na dzisiejsze czasy byśmy rozumieli to, rozumielibyśmy to w kontekście demografii, konsekwencji pandemii, wojny w Ukrainie. Trzeci czynnik
to niezgoda. Niezgoda. Czyli jeżeli w państwie jest niezgoda, to to jest istotny czynnik prowadzący do kryzysu gospodarki. I czwarty czynnik, na który zwraca Kopernik, to niepłodność ziemi. Polska wtedy bardzo była mocnym, dużym eksporterem zboża, więc dzisiejszą niepłodność ziemi byśmy rozumieli w kategoriach wydajności, produktywności, efektywności gospodarowania. Niezależnie o tym, o czym będziemy mówili w dalszych części panelu, to ja myślę, że te myśli Kopernika są nader aktualne. Przypomnę, spodlenie monety, śmiertelność, niezgoda i niepłodność ziemi. Dziękuję, tyle na początku. Dziękuję bardzo. To rozumiem, że profesor Kotłowski teraz, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie zilustrować moją wypowiedź wybranymi slajdami. Oczywiście źródeł sukcesu polskiej gospodarki jest bardzo wiele i trudno wskazać ten jeden, który jest dominujący, ale ja postanowiłem skupić się na dwóch, które w mojej ocenie są bardzo ważne. No, pierwszy z nich to jest oczywiście kapitał ludzki, tak bardzo ogólnie nazwany. No, polega to na tym, że Polacy stali się narodem bardzo dobrze wykształconym, ale jednocześnie to wykształcenie jest też dopasowane do potrzeb rynkowych. Tak. Właściwie w stosunku do innych krajów zawsze ten odsetek Polaków o wykształceniu wyższym, średnim, on był powyżej średniej unijnej. Tak, on w roku 98, czyli można powiedzieć w tym okresie jeszcze transformacji gospodarczej, przekraczał 70%, był 10 punktów procentowych wyżej niż średnia unijna. I co prawda no, kraje Unii Europejskiej ogólnie inwestowały w edukację i zwiększał się ten odsetek osób wykształconych. To w przypadku Polski cały czas udawało się utrzymać ten dystans właśnie tych około 10 punktów. I dzisiaj właściwie ten odsetek osób o wykształceniu przynajmniej średnim, on właściwie zbliża się do 90%, wynosi ponad 85%. Także Polacy jakby bardzo szybko dostrzegli potrzebę tego, że trzeba się uczyć, trzeba się edukować i że to jest jakby jeden z kluczy do osiągnięcia sukcesu. To, co może było piętą achillesową na początku, czy krótko po transformacji gospodarczej, to był relatywnie niski odsetek osób z wykształceniem wyższym. Tak? Ten odsetek wynosił około 9%. On był wyraźnie poniżej średniej unijnej. Natomiast no, nastąpił niesamowity boom edukacyjny w ciągu tych ostatnich, można powiedzieć, 20-25 lat. I ten odsetek wzrósł o 21 punktów procentowych. Dzisiaj 30% Polaków ma wykształcenie wyższe. Bardzo, i to jest, jak Państwo widzą, dogoniliśmy średnią unijną. Tak? Tutaj tu byliśmy poniżej, dogoniliśmy. Bardzo popularną formą kształcenia w Polsce w stosunku do innych krajów są studia niestacjonarne. One mają oczywiście wady, zalety. Na pewno zaletą jest to, że pozwala to studentom łączyć naukę z pracą. I to jest jakby taka trochę domena polskiej edukacji. No, ale oczywiście wszyscy pamiętamy ten boom edukacyjny. On na początku lat 2000 nastąpił, ale właściwie trwa do dzisiaj. Tak? Także mamy tą bardzo silną akumulację kapitału ludzkiego. No, Polacy są coraz lepiej wyedukowani i coraz lepiej przystosowani do tych wyzwań, które stawia przed nami świat. Oczywiście są jakieś powody czy uwarunkowania, w których Polacy mogli się edukować. No niewątpliwie są to wysokie wydatki na naukę i rozwój. Tak? W Polsce one są powyżej średniej unijnej. To jest około 5,2% PKB. Z tego 1,4% jest przeznaczane na szkolnictwo wyższe. Co więcej, to przynosi skutki. Tak jak popatrzymy na wyniki testu PISA, ale również wyniki innych testów, to jest jeden z przykładowych testów takich porównawczych na temat jakości kształcenia, no to widać wyraźnie, że właściwie na początku lat 2000 ten poziom kształcenia czy kompetencje polskich uczniów były mniej więcej podobne jak średnio w Unii Europejskiej, natomiast te ostatnie lata, czy powiedzmy ostatnie, no, można powiedzieć 15 lat, 16 lat przyniosły bardzo duży postęp i dzisiaj właściwie zarówno pod względem czytania ze zrozumieniem, jak i pod względem znajomości matematyki, pod względem znajomości nauk ścisłych, no, polscy uczniowie wyraźnie wyprzedzają swoich kolegów, koleżanki z krajów Unii Europejskiej. Także widać wyraźnie, że to nie jest tylko i wyłącznie no, dyplom wyższej uczelni, ale czy powiedzmy no, więcej osób wykształconych, ale za tym też idzie poprawa jakości kształcenia. Także w tych testach porównujących no, kompetencje polskich uczniów z zagranicy wypadamy coraz lepiej. I można też powiedzieć, że przekłada się to też na większe kompetencje rynkowe, to znaczy Polakom jest też łatwiej znaleźć pracę. Tak, widać wyraźnie, że po pierwsze poprawia się indeks jakości pracy,
ten indeks jakości pracy, on jest aproksymowany w jakimś stopniu realnymi wynagrodzeniami. Tak? I widać wyraźnie, że no mamy do czynienia z tym poprawą jakości pracy. Ona rośnie gdzieś według naszych szacunków około 0,5% rocznie. Z tego gdzieś około 0,3% to jest wynik lepszej edukacji. Około 0,2% to jest przechodzenie Polaków do tych grup zawodowych, które wymagają, czy dają tą wyższą jakość pracy. Tak? Także to jest jeden i drugi efekt, ale widać wyraźnie, że ta jakość pracy się poprawia, że Polacy wykonują coraz i lepsze zawody i wykonują wymagające większych kompetencji. Natomiast no, znamienny jest ten znaczący spadek stopy bezrobocia. Tak? Polska była krajem, który notował stopę bezrobocia na poziomie według oficjalnych statystyk 20%, według tych statystyk BAEL-owskich, czyli badań aktywności ekonomicznej ludności, to było trochę mniej, no ale byliśmy krajem o bardzo wysokim bezrobociu. Tak? To było też bezrobocie wynikające oczywiście częściowo z transformacji, z wcześniejszego przechodzenia na emerytury, no, z trudności z dostosowaniem się do nowoczesnego rynku pracy osób, które pracowały jakby przed transformacją. Natomiast no, to jest niewątpliwym sukcesem i bardzo często tą miarę pokazujemy, że my dzisiaj jesteśmy właściwie wśród krajów o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej. Tak? Właściwie tylko Czesi mają nieznacznie niższą stopę bezrobocia. Polska notuje stopę bezrobocia około 3%, co znaczy, że tylko 3% aktywnych zawodowo Polaków nie ma pracy. Tak? I to wskazuje również na to, że za tą jakością kształcenia idzie też no, umiejętność przygotowania pracowników tak, żeby sobie radzili na nowoczesnym rynku pracy. Tak? Czyli niekoniecznie to muszą być specjaliści, ale dzisiejszy rynek pracy oczywiście wymaga tego, żeby umieć się uczyć. Tak? Wiadomo, że rzadko kiedy już wykonuje się tą samą pracę do emerytury, więc Polacy też muszą być przystosowani do tego, żeby zmieniać pracę. I to się prawdopodobnie udaje. Tak? Ta stopa bezrobocia właściwie kształtuje się na tym niskim poziomie już od wielu, wielu lat. Jesteśmy tutaj jednym z liderów, co jest oczywiście bardzo dobre dla naszej gospodarki. I to jest jakby ten pierwszy wątek właśnie poprawy jakości kształcenia, wzrostu, zwiększenia się kompetencji Polaków, lepszego przystosowania do rynku pracy. I on jakby no, pomaga bardzo w konwergencji. On jej nie gwarantuje oczywiście, ale też stworzy takie podstawy do tego drugiego elementu, o którym chciałem powiedzieć, to znaczy do integracji gospodarczej z resztą Europy i do umiejętności absorpcji nowoczesnych technologii, inwestycji zagranicznych, tak? No bo bez tej edukacji to nie byłoby możliwe. No i to jest też bardzo dobrą miarą sukcesu Polski, to jest wzrost otwartości gospodarki. Tak na początku, czy w połowie lat 90. udział eksportu czy importu do PKB to było jedynie 20%. Tak? Byliśmy stosunkowo zamkniętą gospodarką. Natomiast to, co się wydarzyło w ciągu tych 25 lat, to jest niesamowity boom, jeśli chodzi o handel zagraniczny. Dzisiaj ten udział eksportu w stosunku do PKB, zresztą podobnie jak importu, on wynosi około 60%. To, co jest też miarą sukcesu, to jest to, że z deficytu w rachunku obrotów bieżących, który kształtował się na poziomie 9% przecież w latach 90., świadczący o tym, że gospodarka polska nie była jeszcze wtedy konkurencyjna, że dużo więcej importowaliśmy niż eksportowaliśmy. Dzisiaj właściwie ten rachunek obrotów bieżących jest zrównoważony, a tak naprawdę są też okresy, kiedy notujemy bardzo wyraźną nadwyżkę. Tak? I to jest też bardzo wyraźna miara tego sukcesu. No, nasza struktura geograficzna jest bardzo korzystna i to korzyści z tej struktury geograficznej pokazały te ostatnie kryzysy, czyli i globalny kryzys finansowy i epidemia COVID, no i teraz ten kryzys na rynku surowców energetycznych, tak, to pokazuje, że mimo tych szoków, które uderzają w polską gospodarkę, to nasz eksport jest zadziwiająco stabilny. Tak, zadziwiająco stabilny i zadziwiająco odporny, bardzo słabo reaguje na te szoki, które w gospodarkę uderzają. Na pewno plusem jest to, że jesteśmy no, mocno powiązani z gospodarką niemiecką. Tak? Dzisiaj do gospodarki niemieckiej idzie około prawie 30% naszego eksportu. Jeżeli byśmy popatrzyli nie na ten eksport net, tak brutto, tylko na to, jaka część naszej wartości dodanej jest absorbowana przez Niemcy, to jest trochę mniej, to jest pewnie gdzieś w granicach 26%, co oznacza, że Niemcy stały się też troszkę takim dla nas pośrednikiem w naszym handlu. Zwłaszcza jeśli chodzi o handel i z gospodarkami azjatyckimi, ale też z innymi gospodarkami Unii Europejskiej. Dzisiaj jest bardzo ciężko wejść dla takiej gospodarki jak Polska na rynki azjatyckie, bo tam jest bardzo dużo barier. I to nie są tylko bariery cenowe, ale to są również te bariery pozahandlowe, że trzeba się na tym rynku zadomowić, trzeba mieć efekty skali. I jedną z możliwości wchodzenia naszych przedsiębiorców na te rynki to jest oczywiście wejście przez globalne sieci podaży, czy we współpracy z takimi firmami, które już tam są, czy z przygotowaniem komponentów, produktów, które są wykorzystywane do produkcji dóbr finalnych, które są w tych krajach wprowadzane. Tak? Także to jest taka trochę
powiedzmy, konieczność i domena tych krajów, które zaczynają swoją przygodę z eksportem, tych krajów azjatyckich, że najczęściej robią to właśnie poprzez innych partnerów handlowych. Tak? Ale ta struktura jest już o tyle dobra, że mamy też bardzo wielu innych partnerów, z których żaden więcej nie jest dominujący, tylko w pewnym sensie ten eksport się rozkłada na różne kraje. Tak? To są, no, Czechy stały się naszym drugim partnerem handlowym. Przez wiele lat to była Wielka Brytania, dzisiaj to są Czechy, ale również bardzo dużo eksportujemy do Francji, do Włoch czy do innych krajów Unii Europejskiej. Tak? I ta struktura geograficzna bardzo nam pomaga w tym sensie, że to było bardzo dobrze widać w momencie, kiedy się pojawiły te napięcia w globalnych sieciach dostaw. Tak? One dotknęły głównie ten transport na dalekie rynki azjatyckie, przez to, że u nas, no, geograficznie ten eksport był bardzo bliski. No, w przypadku Polski jakby zostaliśmy dużo mniej dotknięci przez te szoki związane z napięciami w sieciach dostaw, ze wzrostami kosztów transportu, i to spowodowało, że naszemu eksportowi też udało się zatrzymać. No i oczywiście to, że gospodarka niemiecka generalnie w ostatnich latach radzi sobie lepiej niż większość gospodarek europejskich, ale również lepiej niż wiele gospodarek na świecie. Tak? Także to są takie czynniki, które nam na pewno pomagają. Teraz, no, nasz udział w eksporcie towarów Unii Europejskiej wzrósł znacząco, właściwie można powiedzieć trzykrotnie, i podobnie nasze udziały w handlu światowym. Tak? Przy czym to oczywiście nie jest tak, że byliśmy skazani na sukces, bo jak Państwo popatrzą na ten prawy slajd, to widać wyraźnie, że są kraje Unii Europejskiej, które traciły w handlu światowym. Tak? Polska bardzo zyskała. No, zyskała dlatego, że mamy bardzo dużo takiego handlu bezpośredniego i jesteśmy, no, znaczącym producentem żywności. To jest jeden z naszych przebojów eksportowych. Ale również jesteśmy bardzo silnie zaangażowani w globalne sieci podaży. Tak? Ten nasz udział w globalnych sieciach podaży wzrósł znacząco. Jesteśmy też istotnymi producentami samochodów, części do samochodów, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, czyli dóbr AGD, RTV. Tak? No, wystarczy powiedzieć, że 20% dóbr trwałego użytku importowanych przez kraje bałtyckie pochodzi z Polski. Tak? 18% dóbr też trwałego użytku konsumpcyjnych importowanych przez kraje Grupy Wyszehradzkiej również pochodzi z Polski. W przypadku Węgier to jest nawet 30%. Tak? Czyli 30% towarów importowanych przez Węgry właśnie typu RTV, AGD to są towary produkowane w Polsce. Staliśmy się takim trochę hubem dla naszego regionu, jeśli chodzi o produkcję bardzo wielu urządzeń. Natomiast, no, oczywiście też przemysł samochodowy odgrywa dużą rolę. Tak? To, że jednym z naszych największych partnerów handlowych są Czechy, no, to jest właśnie żywność, te dobra trwałego użytku, o których mówiłem, ale również samochody. Tak? My tam eksportujemy bardzo dużo części do samochodów, bardzo dużo samych pojazdów. Tak? Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy bez dwóch elementów. To znaczy, pierwszy element to jest właśnie kapitał ludzki, który pozwala absorbować tutaj technologie, inwestycje zagraniczne. Natomiast drugi element to są oczywiście inwestycje zagraniczne, które się dokonywały w naszym kraju. One się pojawiły jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, bo właściwie początek lat 2000 to był ten największy napływ, kiedy wszyscy się spodziewali tej integracji Polski z resztą Europy, i wtedy mieliśmy ten największy napływ, trochę zahamowany przez globalny kryzys finansowy, ale jak Państwo za chwilę zobaczą, to właściwie tylko na chwilę. Tak? Natomiast to, co niewątpliwie też pomaga naszemu eksportowi, to, że cały czas jesteśmy krajem relatywnie tanim. Także dzisiaj jesteśmy konkurencyjni cenowo. Jak Państwo widzą na tym lewym wykresie, to ta konkurencyjność się zmniejsza, ale ona zawsze, cały czas pozostaje bardzo wysoko. Tak? W przypadku Polski, no, jesteśmy nadal 40% poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o godzinowe koszty pracy. Oczywiście te godzinowe koszty pracy trzeba zestawić z produktywnością, tak? No, bo liczy się tak naprawdę na końcu właściwie jednostkowe koszty pracy, czyli koszty pracy na jednostkę produktu. Ale jeżeli nawet weźmiemy ten miernik, to nadal widać wyraźnie, że jesteśmy 20% poniżej średniej unijnej. Czyli ta konkurencyjność cenowa bardzo nam pomaga i ona nam też bardzo często pomaga w tych takich momentach kryzysowych, kiedy konsumenci z Europy Zachodniej w okresie recesji wolą wybierać tańsze towary z Polski, które też są bardzo dobrej jakości. Tak? No, wzrost produktywności jest imponujący. Znaczy, w przypadku Polski on średniorocznie w tych latach 2000-2020 on wynosił około 3%. Oczywiście najszybciej rośnie produktywność w przetwórstwie przemysłowym. Tam jest najłatwiej wdrażać nowe technologie, tam najłatwiej jest uzyskać ten wzrost produktywności. I to są oczywiście w dużym stopniu też efekty tych inwestycji zagranicznych dokonywanych w Polsce. No, ale mamy również produktywność rosnącą w przypadku usług IT. I tu już bardziej dominuje kapitał ludzki, czyli jakby umiejętności Polaków. No, działalność informatyka, telekomunikacja. Tak, też znamienne jest to, że jak prowadzone były badania wśród 15-latków, jakim zawodzie chcieliby pracować albo czym by się chcieli zajmować w przyszłości, to 10% 15-latków deklarowało, że chciałoby być informatykami. W przypadku chłopców to było prawie 20%. Tak, także też młodzi ludzie jakby... Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy musimy być informatykami, prawda? Natomiast... No, mają tą świadomość, które zawody rzeczywiście w przyszłości mogą być ważne i które mogą dać im, no, dobrą pracę.
Natomiast poprawia się też jakość eksportu. Ta jakość eksportu, on jest częściowo aproksymowana za pomocą takiej jednostkowej wartości eksportu, ale widać, że te szacunki jakości eksportu, że ta jakość eksportu rośnie. Ona najsilniej wzrosła w takich krajach jak Rumunia, Bułgaria. To oczywiście wynikało z tego, że był bardzo niski punkt startowy w przypadku tych krajów, ale w przypadku Polski to był również wzrost o około 15% na przestrzeni tych ostatnich ponad 20 lat. I jak Państwo popatrzą na ten prawy wykres, to widać wyraźnie, że o ile w przypadku krajów unijnych to tempo jakości eksportu bardzo spowolniło w czasie globalnego kryzysu finansowego, tak Polska okazała się na ten kryzys stosunkowo odporna i ta jakość eksportu rosła nadal. Także to nas, można powiedzieć, nie przyhamowało. Jeśli chodzi o samą jakość eksportowanej produkcji, no to jakby ta jakość jest cały czas jeszcze niższa niż średnia unijna. Tak, cały czas jeszcze produkujemy dużo takich produktów o relatywnych niskich cenach jednostkowych i no, powodujących, że musimy cały czas jeszcze konkurować nie jakością, ale cały czas jeszcze konkurować ceną. Natomiast ten dystans się znacząco zmniejsza. Tak? Prześcignęliśmy już pod względem tej jakości eksportu, prześcignęliśmy już wiele krajów południowych, czy to Hiszpanię, Grecję, Portugalię, Węgry. Natomiast no, to, że jesteśmy jeszcze poniżej, to trochę wynika też z kompozycji naszego eksportu. Tak? Bo jeśli chodzi o poszczególne branże, no to jak Państwo widzą na tym prawym wykresie, właściwie nie odstajemy znacząco od naszych no, partnerów unijnych, czy partnerów jakby no, w ogóle z całej Europy. Natomiast no, samo to, że jakość jest niższa, to wynika raczej z tej kompozycji, że mamy po prostu cały czas jeszcze mniejszy ten udział towarów o wysokiej jakości. No i właściwie na sam koniec warto pokazać, że to jednak nie jest tylko i wyłącznie konkurencja cenowa, dlatego że nasi informatycy nie są wcale tańsi od informatyków z Zachodu. I to pokazuje ten prawy wykres, że te koszty pracy w przypadku Polski właściwie są nawet wyższe niż w wielu innych krajach, a z jakiegoś powodu są bardzo chętnie zatrudniani przez pracodawców i nasz eksport usług właściwie w zakresie IT rośnie w tempie geometrycznym. To znaczy na przestrzeni tych 20 lat właściwie zwiększył się sześciokrotnie eksport usług IT. Jego udział w eksporcie usług, który też bardzo szybko przerastał, wzrósł właściwie dwukrotnie i dzisiaj no, zbliża się do około 15%. Tak? I w ogóle cała branża IT łącznie, ale to łącznie usługi, ale też produkcja jakby urządzeń do IT, to dzisiaj właściwie w Polsce jest 8% PKB. Tak? Także to jest jakby ta druga strona medalu, że to nadal nie jesteśmy tylko tym krajem, który produkuje tanio, ale jesteśmy też krajem, który znacząco zwiększa jakość swojego eksportu. No i przede wszystkim dzięki temu kapitałowi ludzkiemu i tam no, może to nie jest tak źle, że te 10% młodzieży chce być informatykami, bo dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie konkurować również jakością. Nie jesteśmy w stanie jakby mieć taki trwały komponent, który no w dzisiejszym świecie jest w Polsce łatwiej osiągnąć, bo bardzo ciężko jest zbudować ten kapitał i zakumulować kapitał, żeby produkować no, dobra, które wymagają dużego zaangażowania kapitału, ale właśnie w przypadku kapitału ludzkiego jest łatwiej i my tą szansę no, w mojej ocenie bardzo dobrze wykorzystujemy. Tak? Tak może na tym skończę te wstępne uwagi i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani doktor Magda Ciszkowicz-Pękała, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Profesor Kotłowski tu powiedział o wielu czynnikach, które wspierają dynamiczny wzrost naszej gospodarki. Ja chciałabym podkreślić, że dla sukcesu gospodarki poza tempem wzrostu liczy się też jego stabilność i zrównoważony charakter. Inaczej mówiąc, trudno mówić o sukcesie gospodarczym, kiedy wzrostowi gospodarczemu towarzyszy narastanie jakichś nierównowag makroekonomicznych, ponieważ prędzej czy później dojdzie do gwałtownego dostosowania w takiej gospodarce i może to cofnąć gospodarkę o wiele lat wstecz na ścieżce rozwoju. Szczęśliwie Polska w tych ostatnich dekadach rosła nie tylko dynamicznie, ale także w zrównoważony sposób. Pokazują to między innymi te wskaźniki analizowane przez Komisję Europejską w ramach tak zwanej procedury oceny nierównowag makroekonomicznych, ale pokazują także nasze ratingi, to znaczy te ratingi od ponad dekady sugerują, że polska gospodarka jest stabilną gospodarką, a ryzyko inwestowania w papiery skarbowe Polski jest niskie. Oczywiście
pytanie o czynniki, które sprawiają, że nasza gospodarka jest gospodarką stabilną, jest wielopoziomowe i można wskazać tutaj wiele różnych takich czynników. Natomiast na pewno istotną rolę odgrywa tu polityka gospodarcza. W szczególności zaś polityka pieniężna, która zapewnia nam średniookresową stabilność cen. To, o czym wspominał profesor Kochalski, czyli brak psucia monety. Jeżeli spojrzymy na kształtowanie się inflacji w Polsce w ciągu ostatnich dwóch dekad, to widać, że inflacja ta osiągnęła 2,9%, a więc była zgodna z celem inflacyjnym NBP. Co więcej, odchylenie tej średniego poziomu od poziomu 2,5% było relatywnie małe w porównaniu do innych krajów OECD i wyraźnie niższe niż w niektórych krajach naszego regionu, w szczególności w gospodarkach bałtyckich. Jednocześnie cechą charakterystyczną realizowanej od wielu lat strategii polityki pieniężnej jest elastyczność. Oznacza ona między innymi fakt, że pożądane tempo powrotu inflacji do celu jest określane z uwzględnieniem charakteru szoków, które wpływają na procesy cenowe w Polsce, a także ocen trwałości ich skutków. I ta elastyczność, to jej po części zawdzięczamy fakt, że stabilność cen w Polsce nie jest osiągana kosztem nadmiernej wahliwości aktywności gospodarczej. Na tym wykresie widać odchylenie standardowe luki popytowej w wybranych gospodarkach. Po raz kolejny można zauważyć, że to odchylenie w Polsce jest relatywnie niskie, zbliżone do tego notowanego w krajach rozwiniętych, natomiast niższe niż w niektórych gospodarkach ESW. I teraz kilka obrazków, jak wygląda to w praktyce. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie polityka pieniężna działała w warunkach silnych szoków zewnętrznych. I takim szokiem była z pewnością wyraźny spadek cen ropy naftowej i surowców rolnych w 2014 roku. Skala tego szoku była na tyle istotna, że w 2014 roku w Polsce zanotowaliśmy deflację. Dynamika cen spadła również w innych gospodarkach europejskich, wyraźnie w strefie euro w Czechach, w mniejszym stopniu przykładowo w Szwecji. Tym niemniej we wszystkich z tych wymienionych gospodarek banki centralne zareagowały zdecydowanie, obniżając stopy procentowe, a także wprowadzając rozszerzając wykorzystanie instrumentów niestandardowych. Na tym tle w Polsce polityka pieniężna była relatywnie konserwatywna, to znaczy również zostały obniżone stopy, ale do poziomu 1,5%, a więc były nadal na poziomie wyraźnie wyższym od zera. I tutaj widać, że z jednej strony dążono do łagodzenia wpływu tych szoków, z drugiej strony brano również pod uwagę fakt, że zbyt silne poluzowanie polityki pieniężnej może prowadzić do narastania nierównowag, w szczególności pobudzając nadmiernie akcję kredytową. Istotne jest jeszcze to, że zatrzymanie tych stóp na poziomie 1,5% dało władzom monetarnym przestrzeń do ewentualnej dalszej reakcji w przypadku wystąpienia kolejnych szoków. I ta przestrzeń okazała się nie do przecenienia w marcu 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia COVID. Banki centralne na całym świecie zareagowały na ten szok bardzo zdecydowanie, dążąc do złagodzenia wpływu pandemii na aktywność gospodarczą i w efekcie na procesy cenowe. Te banki, które nadal miały taką możliwość, obniżały stopy, wprowadzały znów tak zwane niestandardowe instrumenty. I tym razem także NBP zareagował szybko i zdecydowanie, obniżając stopy w pobliżu zera i uruchamiając program skupu aktywów. W ten sposób NBP po pierwsze złagodził wpływ na finanse zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pandemii. Po drugie zaś stworzył przestrzeń fiskalną do realizacji niezbędnych działań antykryzysowych. Dzięki temu spadek aktywności w Polsce był krótkotrwały i relatywnie płytki. Od początku 2021 roku Polska powróciła na ścieżkę wzrostu. I temu przejściowemu osłabieniu aktywności nie towarzyszyło też istotne dostosowanie sytuacji na rynku pracy, dzięki czemu, tak jak wspominał dyrektor Kotłowski,
bezrobocie w Polsce kształtuje się teraz na jednym z najniższych poziomów w całej Europie. Niestety na tym wyzwania związane z pandemią się jeszcze nie skończyły. Kolejną ich odsłoną był bowiem silny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych związany z postpandemicznym ożywieniem popytu, któremu nie towarzyszyło równie silne dostosowanie podaży. Później te ceny zostały ponownie podbite przez agresję zbrojną Rosji przeciw Ukrainie i związane z tymi sankcjami. W efekcie inflacja wzrosła bardzo silnie na całym świecie, w wielu gospodarkach osiągając poziom nienotowany od dekad. Również w Polsce doszło do silnego wzrostu inflacji, ale tak jak widać, głównym czynnikiem, który odpowiadał za ten wzrost, były właśnie szoki zewnętrzne. Czynniki popytowe również oddziaływały proinflacyjnie, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Tym niemniej, żeby nie dopuścić do utrzymania się tej inflacji na podwyższonym poziomie, NBP silnie zacieśnił politykę pieniężną, podwyższając stopy w największej skali w historii Rady 11 razy. I efekty tego zacieśnienia widać już od jakiegoś czasu na rynku kredytowym, gdzie notujemy spadki kredytów konsumpcyjnych, kredytów dla gospodarstw domowych. Spowalnia także wzrost kredytów dla przedsiębiorstw. Jednocześnie to zacieśnienie wraz ze spadkiem realnych dochodów gospodarstw domowych przekłada się na osłabienie konsumpcji. I zgodnie z wynikami naszej ostatniej projekcji jeszcze z listopada 2022, osłabienie aktywności wraz z wygasaniem szoków, które wcześniej podbijały inflację, przyczyni się do spadku inflacji i jej powrotu do celów w horyzoncie projekcji. Po raz kolejny więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy udało się zachować stabilność cen, jednocześnie nie ponosząc istotnych kosztów po stronie realnej. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę jeszcze pana profesora Leona Podkaminera. Włączony, okazuje się. Proszę państwa, no tytuł naszej sesji to był źródło sukcesu gospodarczego Polski i wyzwania na przyszłość. Ja tutaj mam pewien problem, dlatego że jakoś niepostrzeżenie ten sukces, badanie sukcesu czy definiowanie sukcesu przemieniło się w analizę konwergencji. No to są dwie różne rzeczy. Można konwergować, czyli zbiegać do poziomu Grecji, prawda, i mamy konwergencję. Ale to nie jest żaden sukces. I w tym sensie koncentrowanie się na analizie konwergencji no, nie przybliża nas do zrozumienia źródeł sukcesu. Ja mam swoją wizję tego, co stało za sukcesem niewątpliwym gospodarki polskiej ostatnich 30 paru latach, ale zanim do tego przejdę, to chciałem się krytycznie ustosunkować do tego, co do tej pory usłyszeliśmy. Pierwsza sprawa to jest właśnie kwestia growth accounting, prawda, który pan profesor Growiec przywołał. No to jest takie narzędzie standardowe, używane bardzo często, ale narzędzie, które należy stosować no, z umiarem. I ja osobiście nie mam żadnego zaufania do tego narzędzia. Już sam twórca tej teorii, profesor Solow, zwrócił uwagę na to, że kiedy stosuje się to narzędzie growth accounting, czyli definiowanie źródeł wzrostu, to największą porcję wzrostu to jest czynnik ignorancji, naszej niewiedzy. Prawda? Więc przykładanie jakichś nadmiernych
oczekiwań przy zastosowaniu tego narzędzia uważam za błędne. Dalsza sprawa, która mnie uderzyła, to jest związana z konwergencją. No, wiemy skądinąd, że istnieje zjawisko beta convergence, czyli fakt, że kraje o niskim poziomie PKB na łebek rosną szybciej niż kraje o niskim, o wysokim progu zamożności. No więc jeżeli odwołujemy się do teorii konwergencji, to nie mamy być z czego dumni specjalnie, bo okazuje się, że Bułgaria i Rumunia nas będą wyprzedzały i to jest naturalne. Także i naturalna jest powodzenie gospodarki polskiej względem gospodarki czeskiej, prawda, czy niemieckiej. I w związku z tym nie ma czym tutaj się puszyć, gdybyśmy rzeczywiście nawiązali do teorii konwergencji. Tu jest inna bardzo ciekawa sprawa. Bardzo inna ciekawa sprawa polega na tym, dlaczego kraje flanki południowej strefy euro wypadają tak mizernie, że dają się wyprzedzić Polsce. No i tutaj jest kwestia, o której nie było mowy, kwestia euro, że te kraje zostały wciągnięte we wspólną politykę pieniężną i to pozwoliło Polsce wysforować względem tych krajów. I to trzeba by podkreślić. Nie to, że my wyprzedziliśmy Portugalię, bo Portugalia nie rosła, tylko malała gospodarka Portugalii czy Grecji. Dlaczego? No, to jest inna sprawa. Więc to nie jest nasza zasługa, żeśmy wyprzedzili Portugalię, tylko zasługa tego, że Portugalczycy się degenerowali w tym czasie. I to jest też warto przemyśleć tą sprawę. Dalej jest to, że konwergencja, nasza konwergencja do Niemiec, czy to jest takie coś wspaniałego, gospodarka niemiecka rośnie w tempie ślimaczym. Też nie bez powodu. I to można, ja to piszę często o tym, dlaczego tak jest. I w związku z tym to nie jest żadne osiągnięcie moim zdaniem, że my będziemy też rośli w takim tempie jak Niemcy, plus tam ułamek procentu PKB. Bo coż to za osiągnięcie? To tak wtedy mamy 60 lat, będziemy się ścigali z Niemcami pod względem gospodarczym. To nie jest żadna perspektywa. To jest perspektywa z punktu widzenia lat 80., kiedyśmy sobie nie zdawali sprawy, że tak Polska może rosnąć, ale obiektywnie, historycznie to nie jest to, prawda, to nie jest Polska 15 stulecia, kiedy, prawda, to był rzeczywiście wzrost znaczący. Co do źródeł, tak jak tutaj pan profesor Kotłowski wspomina, edukacja. No przecież wszyscy wiemy, że jest inflacja takich uniwersytetów w Siemiatyczach, prawda, Akademii Sorbona i tak dalej. Co to za magistrowie z tych wychodzą uczelni? Co to za jakość tych wyższego wykształcenia? Ja to wiem, bo ja też autużyłem z Wiednia, sobie dojeżdżałem do Bielska. Nie chcę wskazywać palcem i wiem, jaki tam poziom tych magistrów później był. Procent PKB na edukację to jest żadna miara, dlatego że PKB Francji i PKB Polski nie da się porównać. To są badania takie, ile to w sile nabywczej wydatki na oświatę są, na edukację. I wtedy ta różnica między Polską a Francją jest olbrzymia. To nie jest ten podobny procent PKB, ale w euro i w sile nabywczej to w ogóle się nie da porównać. Tak samo jak jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie.
Więc konkurencyjność płacowa, co to znaczy konkurencyjność płacowa? Znaczy, że my mamy taniego robola i tyle, prawda? I możemy sprzedawać tanio. To więc żaden nie ma się czym szczycić. Teraz tak, no i to bym na tym pokrótce zakończył taką preambułę do swojego wystąpienia i mam troszkę czasu, mogę teraz? Proszę. To chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego jak resilience, odporność gospodarki polskiej na kryzysy. I to jest rzecz godna uwagi. W moim rozumieniu ta odporność na kryzysy wynika z tego, że mamy kadrę doradczą, kadrę naukową wspierającą podejmowanie i kadrę zarządzającą gospodarką narodową, taką, że ona w pewnym momencie się powstrzymuje od rzeczy samobójczych. I to jest bardzo ważny czynnik. Wiele razy w ciągu ostatnich 30 paru latach Polska stała na krawędzi bardzo złych wydarzeń. Ale zawsze się cofała, bo nie była konsekwentna. Była naprzód taka idea, że zrujnować wszystko podatkami, popiwkiem i tak dalej i sprywatyzujemy wszystko, sprzedamy i będzie dobrze. Taka była tendencja, ale jednak ktoś tam, prawda, powstrzymał tą tendencję. Gdyby tak się stało, no to rzeczywiście Polska by na pewno nie była w tej sytuacji, jaki jest obecnie. Później przez wiele dziesięcioleci było ta mantra, że o tu musimy dyscyplinę fiskalną zachować, zrównoważony budżet. Gdyby, prawda, tak rzeczywiście było, że jakiś szalony minister finansów by do tego doprowadził, to Polska by też zapikowała, prawda, by miała recesję nieustającą. Teraz mamy takich mędrków, którzy stopy procentowe podwyższyć, realnie muszą być dodatnie, albo że natychmiast do euro wstąpimy. I to, prawda, też jednak jest jakiś instynkt samozachowawczy w naszych elitach, które nie dopuszczają do takich przegięć. Więc uważam, że ten czynnik niematerialny jest ważnym źródłem czynnik konsekwencji. Tak, wszyscy powtarzają, że to euro, ale jednak do tego nie dochodzi i uważam, że czynnik niematerialny w naszych elitach jest taki, że on zachowuje nas, Polskę, na tej ścieżce wzrostu, prawda, tutaj pani mówiła, że unika nadmiernych takich tam wahań. I to jest moim zdaniem jeden z ważniejszych czynników. Gdybyśmy mieli bardzo konsekwentnych i pewnych siebie polityków, tak jak profesor Leszek, to byśmy już, prawda, nogami by nas wynieśli do przodu. Drugie źródło, moim zdaniem, co się bo mnie często w Wiedniu tam nagabują, a to Japończycy tam przyjeżdżają tego i pytają, jak to jest, dlaczego Polska tu tego rośnie, a takie Czechy, prawda, nie rosną w takim tempie. Co jest, no to ja muszę improwizować wtedy i odpowiadam tak, że po prostu Polacy są lepsi od Czechów. I tłumaczę, w jaki sposób są lepsi. No są lepsi dlatego, że w ciągu tych 40 lat komunizmu, w Czechach to był komunizm, u nas to był nie wiadomo co. Oni mieli i zabili wszelką inicjatywę w ludziach, z przedsiębiorców zrobili urzędników, prawda, od przykręcania śrubek, od wykonywania poleceń. W Polsce nigdy nie doszło do tego, żeby chłopa ujarzmić, żeby rzemieślnika całkiem zapędzić do jakiejś spółdzielni. Czyli ta instynkt przedsiębiorcy trwał nawet na małą skalę. I ten chłop, prawda, ten rolnik też umiał i musiał kalkulować, liczyć to, co mu się opłaca, co nie, do tego, prawda, jaki miks wybrać technologii. Więc ta niematerialna w gruncie rzeczy zdolność populacji polskiej zachowała się. Instynkty kapitalistyczne zachowały się cały czas. I później, jak wybuchła wolność, to nawet to pokazały się te
te szczęki albo łóżka, prawda, z handlem, prawda, co gdzie indziej nie było. W Czechach to może Wietnamczycy tam jacyś handlowali, a Czesi nie, bo Czech był wychowany, że on ma słuchać pana kierownika, a nie samemu wykazać inicjatywę. I uważam, że to są dwa główne te źródła. Jedno to jest to, że u nas nie zabito instynktu przedsiębiorczości, tak jak gdzie indziej, gdzie dopiero się odrodził, prawda? A drugie, że elity okazuje się, mają instynkt samozachowawczy. No i trzeci czynnik, to nie mogę nie wspomnieć, to jest opieka najsilniejszej panienki nad tym krajem. Czy ja mogę? Tak, proszę, proszę. Ja przepraszam, że tak się włączę może przed zadaniem pytania przez prowadzącego panel, ale skoro mówiono o polityce pieniężnej, pani dyrektor i pan profesor do polityki pieniężnej nawiązała i akurat tak się składa, że uczestniczyłem przy podejmowaniu decyzji w zakresie zmian polityki pieniężnej od początku COVID-u. Zarówno wtedy, kiedy stopy procentowe obniżaliśmy, jak i wtedy, kiedy 11 razy podwyższaliśmy. Więc muszę w jakiś sposób to do tego nawiązać i również skomentować, a jednocześnie nawiązać również do tego, do czego zwrócił pan profesor Podkaminer, a ja starałem się też we wstępnej wypowiedzi zasygnalizować. Rzeczywiście państwo, pani dyrektor i pan dyrektor przedstawili raczej analizę stanu i wyników gospodarki w jakimś tam czasie. Natomiast trochę nie rozstrzygnęliśmy, co my rozumiemy przez sukces, czy to był sukces. Na pewno wyniki były progresywne, wyniki świadczą o poprawie stanu i wyników polskiej gospodarki, ale ja się będę upierał, że jeśli mielibyśmy mówić o sukcesie, to powinniśmy mówić o powodzeniu w realizacji celów. Czy takie mieliśmy cele? I zderzenie realizacji z celem dawałoby nam sukces. Ja oczywiście zgadzam się, że my ten sukces odnieśliśmy. Ba, więcej, w dalszej części debaty ja nawiążę do dwóch programów rozwojowych, które moim zdaniem przynoszą sukces, czyli zakreśliły, jakie chcemy osiągnąć cele, a wyniki, które osiągamy, pozwalają stwierdzić, że te cele zasługują na mianę sukcesu. Między innymi powiem o strategii odpowiedzialnego rozwoju, która w debacie publicznej jakoś ostatnio jest przedstawiana, jakby to nie był sukces. No i przytacza się oczywiście fragmentaryczne zapisy, mierniki z tego dokumentu. Być może wygodnie byśmy nawiązywali do samochodów elektrycznych i to miałoby sugerować być może, że ten program nie został zrealizowany w jakimś stopniu, który upoważniałby do uznania, że to był sukces. Czyli powodzenie w realizacji celów, jeżeli jest rzeczywiście powodzenie, to ja rozumiem, że to jest sukces. I akurat teraz na gruncie polityki pieniężnej my cele Narodowego Banku Polskiego mamy wyraźnie określone. Jeśli mamy w średnim okresie osiągnąć cel inflacyjny 2,5% z ewentualnym odchyleniem plus minus 1 punkt procentowy, to jeżeli stwierdzilibyśmy, że polityka pieniężna była tak prowadzona, że my ten cel osiągamy, to ja to uznaję jako sukces. A jak było? Od stycznia 1999 roku, czyli w XXI wieku, średnia inflacja to jest 3,3, czyli mieści się w tym górnym paśmie odchyleń. Od momentu wprowadzenia bezpośredniego celu inflacyjnego w styczniu 2004 roku średnia inflacja w Polsce 2,8. W trakcie pierwszej kadencji poprzedniej Rady, czyli czwarta kadencja Rady Polityki Pieniężnej, 3,4. Natomiast od wybuchu pandemii
to jest 7, ponad 7%. Ale w strefie euro mieliśmy od początku w XXI wieku prawie 2%, od wprowadzenia bezpośredniego celu, czyli od 2004 roku też prawie 2%, w poprzedniej kadencji Rady Polityki Pieniężnej 2%, a od wybuchu pandemii dwukrotnie prawie więcej, 3,5%. Czyli te czynniki zewnętrzne, o których pani dyrektor mówiła, rzeczywiście tutaj zadziały. Ale ja bardziej zwracam uwagę na to, że możemy mówić o sukcesie polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach, ponieważ nie było momentu, w którym polityka pieniężna nie zapewniałaby stabilności cen, mam na myśli cen, stabilności cen, mam na myśli inflacji, która mieściłaby się w celu inflacyjnym w średnim okresie. Nigdy nie było takiego momentu, w którym, bo wiedzielibyśmy, że inflacja w średnim okresie wykracza poza pasmo dopuszczalnych odchyleń. Dlatego to jest sukces polityki pieniężnej i to sformułowanie sukces w tym momencie jak najbardziej pasuje. Tak na marginesie, czyli nie tylko wyniki, ale ewidentnie sukces. Dziękuję bardzo. Dodam, że pan profesor mówił przed rozmową, że nie będzie podawał żadnych liczb, także dziękuję za te wszystkie liczby. Ja chciałem też się odnieść do tej krytyki, która mnie spotkała ze strony profesora Podkaminera. I jakby przyjacielska uwaga. Ja chciałem powiedzieć, że parę rzeczy, które pan profesor zwrócił uwagę, myślę, że można się w pełni się z nimi zgadzam, tak? Na przykład pan profesor mówił, że beta konwergencja to w pewnym sensie żaden sukces, że to jest naturalna rzecz. No, rzeczywiście wydaje mi się, że trzeba patrzeć w miarę skromnie też na to, co się dzieje i zrozumieć, że jasne, że spora część tej konwergencji, którą zaobserwowaliśmy, wynikała z samego faktu, że zaczynaliśmy z niższego poziomu. Jedyne, co tutaj można było zrobić, to zepsuć, tak? Ale jakby mechanizm sam z siebie po prostu działa dzięki temu, jak powiem, działają przychody z kapitału, tak? Że są systematycznie malejące. Także skromnie patrząc na to, no, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to być może jest istotny czynnik stojący za tym, co w moim uczuciu wciąż jest, można powiedzieć, jest sukcesem, czyli ten znaczny wzrost przeciętnej majętności Polaków w relacji do, czy też przeciętnych dochodów Polaków, tak, w relacji do przeciętnego mieszkańca dowolnego innego kraju Unii Europejskiej. I teraz tak, znowuż, punkt odniesienia też myślę, że możemy sobie dyskutować, bo zgadzam się, że powód, dla którego akurat w pierwszej kolejności Polska przegoniła Grecję i Portugalię, w dużym stopniu tkwi w Grecji i w Portugalii. Tak? Istotnie po prostu punkt odniesienia, te kraje rosły wyraźnie wolniej niż średnia unijna i to dlatego zostały przegonione w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że trzeba wspomnieć o strukturze gospodarki, o też właśnie kapitale ludzkim, który w tych krajach jest właśnie wyraźnie niższy niż w Polsce i to też przeszkadza tamtym krajom konwergować również, tak? Także konwergencja beta jak najbardziej. Wydaje mi się, że zwykle to się mówi, że to jest warunkowa konwergencja, czyli przy założeniu pewnych warunków, tak? Dopiero wtedy ta konwergencja ma miejsce. No i właśnie o tych warunkach trochę też było mowy. Tutaj paneliści wspominali o tych warunkach, także dziękuję bardzo. Politykę pieniężną, czy też o stabilność gospodarczą, tak? To te wszystkie rzeczy na pewno pomagały konwergować. Jeśli chodzi o taką kwestię, która została poruszona, mianowicie, że konwergencja była dzięki temu, że unikaliśmy kryzysów. Tak było faktycznie, chociaż nie musiało tak być. Mamy kraje bałtyckie, które są przykładem, że w ciągu tych 30 lat można rosnąć jeszcze szybciej niż Polska, mimo że akurat kryzysy dotknęły ich dość mocno. Po prostu w tych okresach odbicia, to odbicie tam było też wyjątkowo mocne i no, małe gospodarki, mało zdywersyfikowane też będą siłą rzeczy bardziej się zmieniać w cyklu koniunkturalnym. I to też było widać. Chciałem teraz zapytać szanownych panelistów, jak już teraz mamy ten przegląd wszystkich możliwych czynników i uwarunkowań, to jakie czynniki państwa zdaniem były najważniejsze, tak? Co było najważniejsze dlatego, że możemy dzisiaj mówić o sukcesie gospodarczym?
na tle historycznym i na tle regionalnym, powiedzmy, tak? Czyli, że Polska radziła sobie relatywnie lepiej niż kiedyś i relatywnie lepiej niż inni. Jestem ciekaw Państwa zdania w tej kwestii. Nie wiem, kto chciałby pierwszy zabrać głos. Ja chyba troszkę wyjaśniłem już, więc nie bardzo wiem, co mógłbym dodać. Te czynniki niematerialne uważam, że były najważniejsze. No, oczywiście otoczenie, które było takie, a nie inne, też miało swoją rolę, więc tutaj obawiam się, że nie wniosę dużo nowego. Tak. Ale chętnie zabiorę głos na temat tego, co nas może czekać w przyszłości, ale to rozumiem, że w następnej turze. Będzie, tak. To, tak. Dobrze, dziękuję. To pan profesor Kochalski. Zależy, na jakim poziomie ogólności miałaby paść odpowiedź. Ja myślę, że takim tym czynnikiem, tym takim kołem napędowym dla tego sukcesu było po prostu otwarcie się polskiej gospodarki. Bo gdy dokonało się otwarcie polskiej gospodarki po tym systemie socjalistycznym, 30 lat temu, no to rzeczywiście wtedy mogliśmy pokazać i uwolnić ten potencjał konkurencyjny, mogliśmy pokazać tę naszą przedsiębiorczość, o której pan profesor Podkaminer wspominał. Ale ja myślę, że teoria, mamy na sali wybitnych ekonomistów, profesorów ekonomii, w związku z tym teoria próbuje i już dawno myślę, podpowiedziała nam, jakie czynniki moglibyśmy rozpatrywać tutaj potencjalnie jako te, które rozstrzygają o naszym sukcesie. Oczywiście od razu powiem, ja nie wiem, czy można wskazać pojedynczy, czy więcej czynników tak wprost, bo one wszystkie miały wpływ, poniekąd tylko wpływ był ich różny i te interakcje między czynnikami są ważne. Natomiast Teoria nam podpowiada, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest 6 czynników, myślę. Wyposażenie w czynniki wytwórcze. Oczywiście sytuacja inna była w zakresie zasobów rzeczowych, inna zasobów finansowych, ale była tutaj mowa, że na pewno te zasoby ludzkie tutaj są mocnym naszym atutem. Czyli wyposażenie w czynniki produkcji jest istotnym czynnikiem, które warto byłoby rozpocząć. Czynniki popytowe. No, jesteśmy dużym rynkiem. Mamy dużo konsumentów, więc jesteśmy dużą gospodarką, w związku z tym czynniki popytowe na pewno na ten wzrost gospodarczy nam tu bardzo mocno wpłynęły. Trzeci czynnik, nie wiem, czy on wybrzmiał chyba w głosie pana profesora, struktura gospodarki, ale ja bym powiedział dobry, korzystny układ branżowy. Mamy korzystny układ branżowy, co nam daje dużą odporność gospodarki jako całości. Ta struktura branżowa jest dobrze rozłożona w kraju, mamy specjalizację poszczególnych krajów, mamy przemysły. Dlatego niezależnie, czy jest kryzys, czy sytuacja bardziej dobrej koniunktury, to polskie przedsiębiorstwa sobie dobrze radzą. To wynika ze struktury branżowej. Po czwarte, myślę, że sporo zrobiono w naszym kraju, jeżeli idzie o warunki tworzenia organizacji przedsiębiorstw. No przecież wiemy, że liczba przedsiębiorstw to jest, wszelkie badania pokazują, że wzrost gospodarczy jest bardzo mocno zdeterminowany liczbą przedsiębiorstw. To tak również w kontekście przedsiębiorczości takiej innowacyjnej, że większa liczba przedsiębiorstw przekłada się nam dość wyraźnie na wzrost gospodarczy, a przedsiębiorczość innowacyjna nie zawsze, bo to wymaga nakładów, nie zawsze to jest sukces i tak dalej, i tak dalej. Czwarty czynnik. Ja myślę, że po prostu my potrafiliśmy wykorzystać szansę. A w ostatnich 30 latach kilka takich szans mieliśmy. Wstąpiliśmy w 2004 do Unii Europejskiej. No i myślę, że nasi przedsiębiorcy potrafili to dobrze wykorzystać. Czyli umiejętność wykorzystania szans. I szósty czynnik, to tak się składa, że mieliśmy dobre propozycje, programy modernizacyjne, które udało nam się w znacznym stopniu wdrożyć. I jak będę miał jeszcze głos, to nawiążę do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Czyli paradoksalnie widzę
w tych ostatnich dwóch czynnikach podstawowe źródła sukcesu. Szanse, potrafimy wykorzystywać szanse i z drugiej strony mieliśmy w rządzących pomysły, które nam propozycje modernizacji kraju zaproponowały i dały nam szansę je wdrożyć, czyli aktywność państwa tutaj jest nie do przecenienia. Dziękuję. Nie chciałabym brzmieć w sposób, tak powiem, oczywisty, ale wydaje mi się, że już większość czynników, o których możemy mówić, zostało wymieniona. Ja ze swojego osobistego punktu widzenia, który nie jest aby w żaden sposób potwierdzony badaniami empirycznymi, mam wrażenie, że rzeczywiście to jest złożenie otwarcia gospodarki, złożenie też kapitału ludzkiego, który nie tylko pomógł nam w pierwszym momencie szybko skorzystać z tych ofert, możliwości, które dało nam otwarcie się na rynek europejski, ale także pomaga nam i pozwala się dostosowywać, zmieniać. Tak jak wspominał profesor Kotłowski, rosnący udział i rosnąca rola tych usług biznesowych z eksportu usług w ogóle za granicę sugeruje, że trochę zmienia się struktura tego, co my oferujemy na zewnątrz i rola tutaj właśnie kompetencji osób, które są zatrudniane przez te firmy zagraniczne najczęściej, na pewno odgrywa dużą rolę. To znaczy, to już nie jest tylko przemysł, nie tylko te smutne montownie, o których czasem się wspomina, ale też no, coraz bardziej wymagające zawody, coraz bardziej wymagające prace, które są tymi pracami, o które nam trochę chodzi, to znaczy tymi opartymi na wiedzy, a nie tylko na niskim koszcie pracy. Także wydaje mi się, że ten kapitał ludzki, w szczególności teraz, odgrywa sporą rolę i oczywiście się zgadzam, że może jakość wykształcenia nie zawsze jest taka, jakbyśmy sobie wyobrażali, aczkolwiek należy pamiętać, że to może nie jesteśmy tutaj wyjątkowi, jednak są jakieś próby porównywania jakości wykształcenia, jak choćby ten test PISA. Ostatnio Polska również wypada bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ranking posługiwania się językiem angielskim. To znaczy rzeczywiście Polacy dobrze sobie radzą z tym językiem, co również jest naszą siłą, bo pozwala komunikować się z resztą świata i właśnie podejmować zatrudnienie w tych zawodach usługowych. Dziękuję. To ja mam głębokie przekonanie, że sukces odnieśliśmy dlatego, że chcieliśmy go osiągnąć. Że tak naprawdę to, jak wygląda nasza edukacja, czy to, że bardzo wielu młodych ludzi poszło na studia, jako Dwora Leśmiatyczy to jest bardzo ładne miasto i to nie jest tak, że we wszystkich innych krajach wszystkie uczelnie są bardzo dobre i wybitne, tylko no, są uczelnie, zawsze są takie, które są trochę lepsze, trochę gorsze, ale głęboko wierzę w to, że warto się edukować, nawet jeżeli ta uczelnia nie jest topową uczelnią na świecie, to jednak jakiś pożytek z tej edukacji jest. I to, że Polacy, czy młodzi Polacy masowo ruszyli uczyć się, zakładać firmy, szukać swoich szans najpierw za granicą, potem wracać tutaj, zakładać własne firmy, najpierw przyjmować firmy z udziałem, powiedzmy, kapitału zagranicznego, a potem tworzyć bardzo podobne firmy i konkurować z nimi, no to nie jest przypadek. To znaczy, my bardzo chcieliśmy osiągnąć sukces, chcieliśmy się wybić i no, to, że my jesteśmy krajem europejskim, który no, wyjątkowo lubi Amerykanów, to być może nie jest do końca przypadek, bo jesteśmy troszeczkę do nich podobni. Tak? To znaczy też bardzo wierzymy we własne możliwości i nauczyliśmy się tego, że no, żeby coś osiągnąć, trzeba pracować. Tak? I to jest jakby takie chyba jednak mimo wszystko podwaliny tego sukcesu, że my po prostu chcemy to robić i to robimy. Natomiast jeśli chodzi już o samą gospodarkę, to na pewno bardzo pomaga ta jej różnorodność. To znaczy nie jesteśmy monokulturą, jak niektóre inne kraje. Nasz przemysł samochodowy dostarcza, czy 10% jakby części do niemieckiego przemysłu samochodowego, podobnie jak Słowacja, Węgry i Czechy, no tylko, że my jesteśmy gospodarką trzykrotnie większą, czy czterokrotnie od niektórych z tych gospodarek. Także u nas jakby załamanie tego przemysłu nie niesie sobą takich konsekwencji. Tak? Jeżeli pojawiają się jakieś szoki dotykające poszczególne branże, to te pozostałe branże naszej gospodarki pozwalają naszemu eksportowi przetrwać. Tak? I właściwie no, zawsze jest tak, że w kryzysie ten nasz eksport sobie jakoś radzi. On trochę zwalnia. Mieliśmy przykład teraz COVID-u, prawda? Kiedy okazało się, no wszyscy wietrzyli, że będzie załamanie handlu światowego w COVID-zie, a tu się nagle okazuje, że po jednym, dwóch kwartałach spadku nasz eksport przyspieszył i stał się motorem gospodarki, bo się okazało, że był popyt na dobra konsumpcyjne, które produkowaliśmy, że produkowaliśmy dobra pośrednie do produkcji dóbr konsumpcyjnych i tam któreś gałęzie przemysłu nas uratowały. Tak? To właśnie brak tej takiej monokultury, czyli no, duża dywersyfikacja gospodarki. Tak?
Więc to jest jakby taki kolejny czynnik. Być może też to, co było jakby zawsze, no, powiedzmy, no, polityczną słabością Polski, to znaczy to takie położenie geograficzne, nagle się okazało, że ono stało się pewną szansą. Także staliśmy się takim krajem, który jest blisko geograficznie bogatszej Unii, gdzie no, bardzo łatwo do nas przenosić fabryki czy lokować część produkcji, bo jest blisko, bo jest bezpiecznie. No i być może na tym też częściowo skorzystaliśmy. No ale wydaje mi się, że też oczywiście nie można zapomnieć o tym, że no, polityka gospodarcza była też rozsądnie prowadzona, tak? Też było bardzo wiele raf po drodze, które udawało się ominąć, były decyzje, które były podejmowane dobrze, tak? No i to też pomogło, bo stworzyło te warunki, tak? Ja tak do końca się nie zgodzę z tym, że byliśmy skazani na sukces i że właściwie no, nic dziwnego, że konwergujemy, no bo mamy przykłady jednak krajów, które konwergują szybciej, konwergują wolniej. Tak? Są też kraje takie, które no, w którymś momencie przestały konwergować, bo coś tam się takiego wydarzyło, że albo ta struktura gospodarki była nieodpowiednia, albo źle była prowadzona polityka gospodarcza. Tak? I to są zarówno no, niektóre z krajów południa Europy, ale również niektóre z krajów naszego regionu. To nie jest tak, że wszystkie kraje konwergują bardzo szybko, że jednak no, są powody, dla których jedne konwergują szybciej, drugie wolniej. No i druga sprawa jest jeszcze taka, że no, my, tak jak już to zostało tutaj pani doktor Ciszkowicz powiedziała, że no, u nas nie było takiej sytuacji, że mieliśmy takie bardzo silne tąpnięcia. To znaczy i w globalnym kryzysie finansowym, i w COVID-zie, no, nasza gospodarka albo w ogóle nie spadała aktywność gospodarcza, albo spadała w bardzo niewielkim stopniu. Tak? To znaczy to jest tak, że Polska być może średnio rozwija się wolniej niż kraje bałtyckie, o czym zresztą była mowa, ale jednak no, u nas ten rozwój jest dużo bardziej zrównoważony. Tak? I to też jest jakiś powód, dla którego nie tylko konwergujemy szybciej, ale mamy też te perspektywy na tą dalszą konwergencję. Tak? Także ja no, dlatego zacząłem swoją prezentację w ten sposób, że tych źródeł jest wiele, no bo spodziewałem się, że będą też podawane inne powody, no ale głęboko wierzę w to, że to nie jest tak, że byliśmy tak do końca skazani na sukces, bo byliśmy biedniejsi, czy ten poziom per capita był niższy, tylko że jednak no, były też takie cechy nasze, które, czy decyzje nasze, które podejmowaliśmy, które pozwalały nam konwergować w miarę szybko i szybciej niż wiele innych krajów. Tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy w tym momencie już przenieść się myślami w przyszłość i zastanowić się nad tym, jakie czekają nas najważniejsze wyzwania, tak? W szczególności mi się wydaje, że ważne jest, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten model rozwojowy, który Polska reprezentowała do tej pory, może być kontynuowany, czy powinien być kontynuowany, czy też niezbędne są pewne zmiany. Być może te źródła wzrostu, które obserwowaliśmy wcześniej, będą miały coraz mniejsze znaczenie w przyszłości, być może inne. Tak, przykładowo, jak patrzymy na wskaźniki właśnie z eksportem IT, to wypadamy dobrze. Patrzymy na wskaźniki innowacyjności, wypadamy słabo. Tak, więc ten model nie jest taki do końca dopracowany, można powiedzieć. No i właśnie, czy w kolejnych dziesięcioleciach ta konwergencja będzie dalej trwała, czy może się zatrzyma, może odwróci, może powinniśmy już teraz myśleć o trendach światowych, które widzimy dotyczące automatyzacji, dotyczące sztucznej inteligencji, nie wiem, różnych tego typu zmian technologicznych, które należy uwzględnić w myśleniu o przyszłości już teraz. Jakie są Państwa zdania na ten temat? Bardzo proszę. No, teoria konwergencji sugeruje, że wzrost gospodarczy Polski może zwalniać w dalszym ciągu. I widzimy przez porównanie performance, czyli tam postępowania, czy postępu w Czechach i w Słowenii, kraje najbardziej rozwinięte, do których mamy jeszcze daleko, one stagnują, a nawet cofają się względem średniej europejskiej. Więc ja obawiam się, że w tych warunkach zewnętrznych, które Polskę otaczają, w których Polska musi działać, będzie następowało zwolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Te przewagi, które do tej pory mieliśmy, będą się wyczerpywały. Prawda? I demograficzna, i ludzka, i przewagi kosztowe, płacowe, one stopniowo będą miały coraz mniejsze znaczenie. No i w tych warunkach wiele będzie zależało od tego, w jakim otoczeniu Polska będzie działała, w jaki sposób będzie mogła kształtować swoją politykę wewnętrzną. I to mnie prowadzi do wniosku, że Kartagina musi być zburzona. I mam na myśli po prostu kwestię
przyszłości strefy euro. Prawda? Wiele zależy od tego, w jakim kierunku pójdzie reforma polityki gospodarczej europejskiej. I to, to oznacza politykę Europejskiego Banku Centralnego, politykę euro, jak wymogi uczestnictwa w strefie euro będą kształtowane oraz jaki będzie stosunek władz Unii Europejskiej do nierównowag handlowych w samej strefie euro. W tej chwili mamy głęboką nierównowagę w strefie euro, o czym się nie mówi, która polega na nadkonkurencyjności gospodarki niemieckiej i gospodarek związanych ściśle z gospodarką niemiecką, jest Austria i Holandia, a resztą i odpryskiem tego problemu są trudności odczuwane przez gospodarki południa Europy. To już nawet nie chodzi o Portugalię czy Grecję, ale chodzi o Włochy, które są w kolejnym, prawda, rzucie krajem, który przeżywa problemy. Te problemy są związane ze sposobem, jaki funkcjonuje strefa euro i obawiam się, że ta niemoc Włoch i niemoc południa Europy będzie kształtowała też sytuację w Niemczech. A wiemy, prawda, chociażby z tych prezentacji, że Niemcy są głównym partnerem i lokomotywą wzrostu w Polsce poprzez handel i poprzez inwestycje zagraniczne. W Polsce, w Czechach, na Węgrzech mówimy gospodarka czeska, gospodarka węgierska. To są firmy niemieckie, które funkcjonują w tych krajach. W dużej części to są firmy niemieckie, które funkcjonują w Polsce albo które pracują pod dyktando z rynku niemieckiego. Więc ja się obawiam, że bez przemyślenia, przez reformy, przez rewolucję, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i politykę gospodarczą w strefie euro, Polska będzie skazana na powolne słabnięcie wzrostu. To jest syndrom, jak to się mówi, średniego rozwoju. Pułapka średniego rozwoju. No, będziemy, prawda, rośli tak w takim tempie, jak rosną Niemcy, prawda? Może troszkę szybciej, ale to nie rokuje wybicia się, o którym powinniśmy myśleć albo marzyć nawet. Także taka jest moja wizja, pesymistyczna w gruncie rzeczy, albo optymistyczna, bo ona sugeruje, że musi dojść do jakiegoś przewrotu kopernikańskiego w myśleniu o ekonomii na szczeblu pozakrajowym, na szczeblu europejskim. No to tak, niestety taką mam wiadomość dla słuchaczy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Kto by chciał zabrać głos? Może ja spróbuję. Znaczy, na pewno te następne, te kolejne lata to będzie takie sprawdzam dla polskiej gospodarki. Czy rzeczywiście jest tak, że byliśmy skazani na ten sukces i teraz zwalnia gospodarka, czy jednak jest tak, że no my konwergujemy szybko i być może będziemy konwergowali nadal z jakiegoś powodu w miarę szybko. No na pewno jest tak, że to tempo konwergencji może być niższe, no bo rzeczywiście wyczerpujemy, tak jak pan profesor Podkaminer powiedział, te nasze takie proste rezerwy rozwojowe, tak, w postaci tej konkurencyjności kosztowej, no będziemy chcieli zarabiać coraz więcej, nie będziemy już tak atrakcyjni kosztowo, no ale właśnie tu jest wyzwanie, co zrobić, żeby konwergować nadal. No i na pewno jest tak, że musimy się przesuwać coraz wyżej w tych globalnych sieciach podaży. Tak, one pod względem marży czy pod względem zysku w tych sieciach, one są takie troszkę ukształtowane, to znaczy najwięcej zarabiają zawsze ci, którzy wymyślają produkt i ci, którzy go sprzedają. Ci, którzy go produkują pewnie najmniej, bo muszą konkurować z ceną. No i chodzi o to, żeby stworzyć takie sieci podaży, żebyśmy byli albo właśnie na początku, albo na końcu. Tak, to jest oczywiście trudne, no bo to wymaga nakładów kapitału, no ale być może jakimś rozwiązaniem są takie regionalne sieci podaży, tak, to znaczy, żebyśmy my wzmocnili swoją pozycję przynajmniej w regionie, jeżeli jest nam bardzo trudno, no, dokonywać ekspansji na te takie dalekie rynki, czy to południowoamerykańskie, czy azjatyckie, czy w ogóle. Na pewno musimy dbać o demografię, tak, bo dzisiaj jesteśmy krajem, który się starzeje, akurat
No, to jest temat, który był podejmowany już wiele razy wcześniej i jest tak, że rzeczywiście no, polskie społeczeństwo się starzeje. Tak, mamy coraz mniejszy ten odsetek ludzi młodych. No ale też są jakby możliwości, żeby to, ten negatywny efekt ograniczyć. Po pierwsze, mamy cały czas bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o zwiększenie aktywności zawodowej. Właściwie jesteśmy cały czas 10 punktów procentowych poniżej tych krajów skandynawskich, które, no oczywiście one są w pewnym sensie trochę unikalne też historycznie, że mają bardzo wysoki odsetek osób pracujących, ale nawet nie dochodząc do tego poziomu, to cały czas mamy te duże możliwości, żeby zwiększyć aktywność zawodową Polaków. Mamy też duży odsetek pracujących w rolnictwie, właściwie po Rumunii drugi największy. Tam być może też są jakieś możliwości rozwojowe czy przesunięcia osób, zwłaszcza, że około 300 tysięcy osób produkuje na własny rachunek, tak więc to nie są osoby produkujące na rynek. Mamy migrację. No na początku ona miała taki charakter bardziej dobrowolny. Dzisiaj to jest, jak dobrze wiemy, to są uchodźcy w dużym stopniu. I migracja oczywiście nie rozwiązuje problemów na zawsze, tak? Bo, no bo ci migranci też będą się starzeli w którymś momencie i też będą jakby no, mieć ten sam problem, co mamy obecnie. No ale to są takie problemy, które możemy sobie przezwyciężyć. Możemy też zwiększać jakość kształcenia nadal. Także to są takie chyba te główne wyzwania, które się pojawiają. No i oczywiście no, polityka gospodarcza, tak, zawsze jest taka, że trzeba ją prowadzić mądrze, żeby unikać tych pułapek po drodze. Tak. Także to są chyba takie najważniejsze rzeczy i właśnie no, to przesuwanie się w kierunku tych łańcuchów, w tym kierunku, żeby właśnie albo te produkty wymyślać, albo właśnie no, je potem dalej sprzedawać. Tak, ja chciałam właśnie wspomnieć o tej demografii, która wisi gdzieś nad nami i w zasadzie co byśmy nie myśleli o przyszłości, jak duże nadzieje byśmy z nią nie wiązali, to jest czynnik, który na pewno będzie nam utrudniał ten dalszy szybki wzrost. Ale tak jak profesor Kotłowski tutaj wspomniał, no mamy nadal jeszcze możliwości aktywizowania różnych grup młodych kobiet, osób, które studiują, a niekoniecznie już to łączą tą naukę z pracą, no i osób starszych. To z kolei pewnie wymagałoby zwiększenia czy ciągłego uczenia się w całym naszym ciągu życia zawodowego, bo tak jak wiemy, ta gospodarka się zmienia, zmieniają się potrzeby pracodawców i trzeba się liczyć z tym, że w ciągu takiego życia zawodowego trzeba będzie swoje kompetencje cały czas dostosowywać do tego, co akurat jest na rynku pracy niezbędne. W związku z tym te inwestycje w kapitał ludzki będą ważne i nie będą dotyczyły tylko młodych osób, ale także osób starszych, jeżeli chcemy mieć właśnie nadzieję na to, że pomimo starzenia się społeczeństwa, no będziemy w stanie nadal kapitał ludzki uważać za nasz duży atut. Dziękuję. Pan profesor Kochalski. Mój pogląd jest chyba bardziej optymistyczny niż pana profesora Podkaminera. My jesteśmy aktualnie na debacie ekonomicznej. I ja myślę, że my jako ekonomiści oczywiście, cóż my możemy? My możemy monitorować to, co dzieje się w naszej gospodarce, to, co dzieje się w otoczeniu. Możemy antycypować zagrożenia. I w kontekście tego, o czym mówiliśmy już wcześniej, w kontekście takiej przedsiębiorczości, konkurencyjności polskiej gospodarki, my sobie damy radę. Ale znowu wrócę do tego Kopernika. Kopernik mówi, spodlenie monety, dajemy sobie radę. Kopernik mówi, śmiertelność, problemy demograficzne, zdrowotne i tak dalej, myślę, że sobie damy radę. Problemy produktywności pracy, kiedy mówił o płodności ziemi, dajemy sobie radę. No bo jeżeli zbadać, jak zachowują się relacje ekonomiczne na poziomie przedsiębiorstw, a to przecież przedsiębiorstwa konkurują, a państwa pomagają im konkurować, a państwa wspierają konkurowanie, no to ja myślę, że na gruncie przedsiębiorstw jestem pełen optymizmu, że te przedsiębiorstwa dadzą sobie radę. Natomiast jest ten czynnik, myślę, ważny, który Kopernik dostrzegł, to jest ta niezgoda. Bo proszę zwrócić uwagę, historycznie rzecz ujmując, kiedy polskie gospodarki wpadały w kryzys, od sukcesu do kryzysu, kiedy wystąpiła jakaś niezgoda? No bo jeżeli mieliśmy
czasy średniowieczne, czy Jagiellonów, czy przed rozbiorami, to proszę zwrócić uwagę, to były czasy ewidentnie prosperity, koniunktury i nagle przychodził kryzys, ale kryzys nie z powodów ekonomicznych, tylko z powodów szeroko rozumianej niezgody, uwarunkowań politycznych itd., itd. Druga Rzeczpospolita, kiedy udało nam się scalić ziemię po zaborach, no wystąpiła druga wojna światowa i jakby nam zniweczyła te sukcesy gospodarcze, które mieliśmy już osiągane i które były dalsze na wyciągnięcie ręki. Więc ja nie wiem, czy czasami nie jest tak, że te największe zagrożenia tkwią nie na tym polu ekonomicznym, tylko na tym polu pozaekonomicznym. Bo my jako ekonomiści wierzę, że jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować. Tym bardziej, że mamy te programy modernizacyjne, mamy te programy rozwojowe. Natomiast jeśli będzie ta w cudzysłowie niezgoda, to ona może zakłócić ich realizację. W ostatnim swoim głosie jeszcze raz nawiążę do tej strategii, o której kilkakrotnie już dzisiaj mówiłem. Także ja jestem bardziej z ekonomicznego punktu widzenia optymistą. W przedsiębiorstwach, a one konkurują, w okresie ostatnich 30 lat zasadniczo zawsze było tak, że dynamika zatrudnienia była niższa niż dynamika majątku. Dynamika majątku była niższa niż dynamika kosztów. Dynamika kosztów była niższa niż dynamika przychodów, a dynamika przychodów była niższa niż dynamika zysku. Czyli przedsiębiorstwa potrafiły zachować te wzorcowe układy nierówności. Natomiast otoczenie często spowodowało, że pojawiały się te kryzysy, ale nie na gruncie przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Także z ekonomicznego punktu widzenia wlewam dużo optymizmu. Dziękuję bardzo. Ja tutaj zarzuciłem taki wątek, a może sztuczna inteligencja, a może automatyzacja, a może innowacyjność. Nie zostało to podchwycone. W zamian pan profesor piękną klamrą kopernikańską nam zamknął debatę, więc myślę, że to jest bardzo dobra kropka dla naszej debaty. I oczywiście jesteśmy otwarci na pytania ze strony publiczności. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy jest jakiś mikrofon? Czy ja mam? Zbigniew Krysiak. Może nie pytanie, ale to tak jak Państwo pięknie dyskutowaliście, jeszcze nasunęły mi się pewne elementy do tych wyzwań. A mianowicie, jak się analizuje poziom kapitałów, ekwiwalentów pieniężnych na głowę mieszkańca bądź na gospodarstwo domowe w stosunku do krajów na zachodzie, to tutaj jest rosnące zróżnicowanie. Ono rośnie i to jest bardzo niepokojące. No, PKB na głowę mieszkańca to, jak wiemy, są kraje w Afryce, które mają wysokie PKB na głowę mieszkańca, natomiast ludzie są ubodzy. To nie jest zarzut do państwa oczywiście, tylko taka refleksja, że właśnie trzeba by w tych wyzwaniach pomyśleć teraz właśnie, co robić, żeby tutaj na przykład na głowę mieszkańca wielkość aktywów, czyli akcji, obligacji, prawda, wartość nieruchomości, depozytów, żebyśmy w tym zakresie, że tak powiem, jak już tu używacie Państwo słowo konwergencję, żebyśmy w tej konwergencji zbliżali się do zachodu, bo tutaj niestety jest problem. Tu raczej widzimy, że te widełki, ta różnica się powiększa. Ja zresztą na podstawie danych z Eurostatu to sprawdzałem na przestrzeni ostatnich właśnie 20 lat. I myślę, że to jest rzeczywiście ważne wyzwanie. Druga sprawa, jeśli chodzi o te potencjały, to wydaje mi się, że nasilenie rozwoju i kooperacji w Układzie Trójmorza. Jak patrzymy na wymianę między krajami Trójmorza, to ona jest w zasadzie marginalna. I tutaj w tym zakresie wymiana w Trójmorzu pozwoliłaby, że nie musimy tyle importować z Zachodu. No import zawsze to jest wypływ gotówki, prawda? Tu w ramach Trójmorza
współpraca, czy jakby koalicja Trójmorza w układzie gospodarczym we współpracy z Indiami. Znaczy my tego w ogóle nie wykorzystujemy. Mówię tutaj o wspólnym działaniu krajów Trójmorza i Polski. W dodatku, że Indie stoją przed wysokim potencjałem rozwojowym. Kiedyś, czy niedługo, czy w jakimś tempie będą się zbliżały, jeszcze może długo to potrwa, do Chin. I tutaj właśnie na przykład ryzyko pewne ryzyko jako wyzwanie traktowałbym nadmierną wymianę handlową z Niemcami. Tu po prostu musimy patrzeć, zresztą pan profesor to podkreślał, potrzeba dywersyfikacji. Rzeczywiście tutaj nasze branże czy gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana, ale w układzie takim, że jest dominacja wymiany handlowej z Niemcami, w perspektywie długiej będzie to niebezpieczne. No, jeśli założymy na przykład, że gospodarka niemiecka będzie, że tak powiem, się kurczyć, to znaczy może nie będzie się rozwijać, tak? Chociaż widzimy, że te prognozy dla Niemiec są bardzo, bardzo ubogie. No i tu proszę Państwa w końcu, chyba i pan profesor Podkaminer, ale też chyba inne osoby akcentowały, potrzeba zmiany modelu gospodarczego Unii Europejskiej. No właśnie model, gdzie mówimy o wspólnocie. Tu mamy cały czas, że tak powiem, ostrą rywalizację, konkurencję. Dzisiaj świat idzie już, zresztą wiemy, kooperacja dostarcza większą wartość dodaną. Taka krwiożercza często konkurencja jest marnotrawieniem często właśnie zasobów, natomiast kooperacja tworzy większy potencjał do zwiększania wartości dodanej. No i może na końcu system społeczno-gospodarczy, to znaczy solidaryzm społeczno-gospodarczy. Czyli tutaj, jak na przykład widzimy w Polsce, alokacja aktywności biznesowej i gospodarczej w układzie całej Polski, czyli przesuwanie w przeszłości, ta koncentracja w aglomeracjach i tak dalej, bardzo, że tak powiem, prowadziła w kierunku niewykorzystywania właśnie tych różnych możliwości, które tkwią w całej Polsce. I to jest ta sprawa, która wydaje się, że ma jakiś już postęp i wymaga, moim zdaniem, w ramach wyzwań jakiegoś właśnie takiego jeszcze może większej intensyfikacji, jeśli chodzi bo to właśnie jest taki fundament dla tego solidaryzmu społeczno-gospodarczego i osobiście uważam, że w przeciwieństwie do innych systemów, tutaj mówimy społeczna gospodarka rynkowa. Myślę, że to już trzeba podchodzić do tego jako powoli przeszłość na rzecz właśnie solidaryzmu społeczno-gospodarczego, gdyż wydaje się, że on jest i będzie bardziej efektywny w układzie i mikro, i makro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, może, czy pani profesor może, chyba że ktoś by z Państwa chciał się odnieść. Ja tak króciutko tylko może się odniosę, powiem, że nie pokazywaliśmy rzeczywiście skali nierówności. Można pokazać współczynnik Giniego na przykład, mierzący skalę nierówności. On nie rósł jakoś specjalnie. W latach 90. wzrósł, później raczej wahał się wokół grubsza stałej wartości, także może mogliśmy to pokazać. Może przepraszam, że tak się to udało uniknąć. To ad vocem, to nie jest zarzut. Ja mówię o danych z Eurostatu, gdzie wyraźnie widać, jeśli weźmiemy ekwiwalenty pieniężne kapitałów na głowę mieszkańca, w tym te, które jakby. To nie mówię o tym, co pan tutaj powiedział. To one to zróżnicowanie rośnie. Proszę sięgnąć po te dane właśnie. Rozumiem. Dobrze, może. Pani profesor, bardzo proszę. Elżbieta Mączyńska,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Szkoła Główna Handlowa. Ja chciałam podziękować za tę debatę. No, jak zwykle pan profesor Podkaminer potrafi zamieszać i pięknie, bo pokazuje zawiłości statystyki i przestrzega przed prostackim pojmowaniem danych statystycznych. Musimy na to bardzo, bardzo uważać, ale zgadzam się z panem profesorem, że te dane też jednak coś tam pokazują. Nie byłabym taka sceptyczna, jeśli chodzi o to, że ta jakość szkół wyższych jest taka kiepska. W Stanach Zjednoczonych mamy szkoły wyższe, gdzie absolwent co najwyżej na kasie może pracować, bo ma takie kwalifikacje, więc to nie jest żaden, to wszędzie jest takie, że jest zróżnicowanie, ale dobrze jest, lepiej jest, jak nawet w gorszej szkole czegoś tam łykną, niż gdyby mieli stać pod budką z PIB-em, więc to jakoś ta, nawet słaba jakość przy tej dużej ilości się jednak przekłada na jakiś potencjał. Ale ja chciałam, nie o tym chciałam mówić, tylko ja zawsze się zastanawiam, że w tych debatach o przyszłości tak mało mówimy o tym, co na końcu zaznaczył pan profesor Krysiak, o przestrzennym zagospodarowaniu kraju. Przecież myśmy popełnili fatalne błędy w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. Mamy kraj wielkich nierówności pod względem aktywności zawodowej. Mamy dwa Mazowsza nawet, Mazowsze Warszawa i Mazowsze różne miejscowości marne. Zachowujemy się tak, kiedyś jak na wsiach było tak, że budowało się dom, ale do domu się chodziło tylko nocować, a w jakiejś tam szopce się gotowało i całe życie się skupiało w tej szopce. I my taką szopkę robimy sobie. Niektóre regiony są kompletnie zmarginalizowane, a to oznacza marnotrawstwo potencjału gospodarczego. I drugi czynnik, ja to nazywam syndrom Borodino, bo kiedyś byłam w Borodino przy okazji konferencji i długo jechaliśmy i okazało się, że to jest 100 kilometrów od Moskwy. Wszyscy jadą do Moskwy w poniedziałek pracować, wracają w piątek, więc w końcu tygodnia 5 godzin się jedzie te 100 kilometrów. Ale mleko, które od krów, które się tam pasą w Borodino, jedzie do Moskwy, żeby z niego robić sery, zamiast tym ludziom dać tam pracę. I my mamy takie syndromy Borodino wszędzie, właściwie w tych regionach różnych. I to jest wielkie marnotrawstwo potencjału, ogromne marnotrawstwo potencjału, a równocześnie z tym się wiąże czynnik rzadko też podejmowany w debatach, mianowicie koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne, tylko koszty, których mogłoby nie być, gdybyśmy lepiej gospodarowali naszymi zasobami. Czyli fakt, że na przykład ludzie muszą mordować się, wynajmować drogie mieszkania w Warszawie, potem wracać pod koniec tygodnia, jak warszawiacy mówią, że słoiki wyjeżdżają, ale to jest po prostu marnotrawienie potencjału i negatywny wpływ na relacje społeczne, rozwody, źle funkcjonujące rodziny, a równocześnie ucieczki ludzi też za granicę z tych miejscowości. Więc moim zdaniem to jest jeden z fundamentalnych czynników dbałość o przestrzenne zagospodarowanie kraju. Inwestorzy zagraniczni, dzisiaj pan prezydent Stanów Zjednoczonych jest u nas, ale inwestorzy zagraniczni pchają się do centrów, bo im wygodniej i tanio właśnie. To jest syndrom botaniego, bo tanio, tylko że w gruncie rzeczy to jest drogo i powinniśmy, już nie musimy z pętlą na szyi i na kolanach błagać inwestorów, tylko po prostu stawiać warunki. To nie jest tak, jak dzisiaj jeden z moich kolegów w radiu powiedział, no inwestorzy idą tam, gdzie ludzie są wykształceni. Wiadomo, że jest większość wykształconych w Warszawie, ale też ludzie wykształceni idą tam, gdzie są inwestorzy, czyli ten ruch jest dwie strony i my dbamy o tę jedną stronę i to jest bardzo groźne i kosztowne dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te głosy uzupełniające naszą dyskusję. Niestety tutaj mamy wyraźną wskazówkę, że nasz czas dobiegł końca, także bardzo proszę podziękować szanownym panelistom. Dziękujemy bardzo.
Serdecznie dziękuję panelistom, serdecznie dziękuję za udział. Ostatni panel zaczniemy tuż po przerwie kawowej, na którą teraz zapraszam punktualnie o 17.30. Proszę być na sali. Potem zaś uroczystość zamknięcia tego pierwszego dopiero Światowego Kongresu Kopernikańskiego.